Aleksandro. Jaki jest twój ideał faceta? Wysoki, przystojny, no. inteligentny, z poczuciem humoru. Zapisałam sobie wszystko na kartce. Zdolność y kredytowa. Zgrabny. Ciemne <laughs> włosy albo jasne włosy. Tak, zdolność kredytowa też się liczy. Tak. A masz czasem wrażenie, że takich ideałów po prostu nie ma? Jestem nawet przekonana o tym, że takich ideałów nie ma. No i to bardzo dobrze, bo my też nie jesteśmy idealne. Jakby nie szukamy księcia z bajki, bo nie jesteśmy księżniczkami. Tak, ale właśnie fajnie, że powiedziałaś o tych książętach. Książętach? Książętach? Księć. Książętach. O tych panach, którzy o występują panach? w bajkach z księżniczkami. Tak, dokładnie o tych panach w koronach. Fajnie, że o nich wspomniałaś, bo tak naprawdę kobiety są takim wizerunkiem księcia bombardowane od początku, prawda? No tak, no, najpierw mamy bajki. No. E, chociaż na początku jakby nas pewnie średnio interesuje ten książę. Jego losy. Tak. E, a potem odkładamy bajki, właściwie nie kończymy. Czytać i oglądać tych bajek, bo pojawiają się komedie romantyczne bądź jakieś filmy romantyczne no. i tam mężczyzna jest idealny. Cały czas są te ideały, prawda? Ale Widzę są... kątem oka, którego nie ma oczywiście tego mężczyznę i nie Ja mogę się... osiłuję na to nie patrzeć, ale nie dlatego, że jest taki super. Nie dlatego, że jest taki super, ale dlatego, że, trochę... dla że mnie to trochę śmieszy. Bez, bez, bez obrazy oczywiście, oczywiście, że tak. Znaczy super, super. Dla no, super, no, że... mnie też tak się bardzo, bardzo fajnie. Na czym skończyłyśmy? Na tym, że rzeczywiście trochę nam złego zrobiły takie komedie romantyczne, które są super. Nawet Chyba. Tak, ale też ten Disney, tak jest nawet przecież była, przecież była popularna taka grupa na Facebooku, że winie Disneya za moje wysokie oczekiwania wobec mężczyzn. I to jest trochę prawda. W sensie ja osobiście. Ja, mój mózg jest przesiąknięty popkulturą, więc te mhm. moje ideały mężczyzn, chociaż takie on nie posiadam dokładnie, to są taka, taka popkulturowa zlepka, ale Disney. Jaki facet Disneya cię kręcił? Ja się zatrzymałam na mominkach i tam był Włóczyki. O, włóczyki, A oczywiście. tak poważnie, ostatnio, Oj, ostatnio robiłam sobie tak, bo on taki tajemniczy, włóczyki czyli był doskonały. Taki, no taki nieobecny trochę. Tak, był romantyczny. Ale a, tak, a tak poważnie, a propos Disneya, to yy, robiłam sobie jakiś czas temu test, który książę z Disneya by do mnie pasował, i wyszło mi, że byłby to Aladdin. Ej, fajnie. Ja robiłam sobie taki test i mi wyszedł chyba, co bardzo płakam z tego powodu, mm -hmm. bo wyszedł mi Erek z małej serenki. On jest absolutnie przenudny, nie znoszę go. Ale, ale z, z Disneyowskich facetów moim ideałem jest obecnie Kristoff z Krainy Lodu. Kurczę, te futra, ten Renifer, on jest doskonały. Muszę sobie go szybko zwizualizować, w sensie jakoś wyobrazić. Chyba już nie. Bo zacznę, na razie widzę tego renifera i tego bałwanka. Taki nordycki. Nordycki typ. No, ale tak. Ale A. robią nam krzywdę. Jakby wróćmy do... Robią nam coś krzywdę. Jest to przyjemne. Bez przesady no. oczywiście. Ale potem jak oglądamy takie filmy, to nam się wydaje, że rzeczywiście jest ten mężczyzna taki idealny i tylko czekamy na odpowiedni moment. A właściwie tak, ten moment ale... czeka na nas, żebyśmy go spotkały. Dokładnie tak, ale zauważ... Jakie są w sumie te ideały? W sensie, każdy taki typ, czy to z Disneya, czy z jakiejś komedii romantycznej, on jest trochę inny. W sensie, no nie wiem, takim ideałem popkulturowym jest Pan Darcy, do mojego uprzedzenia, prawda? W sensie tak. Pan Darcy, ale on jest, jaki on jest? Bogaty, dumny, e, niedostępny na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę kocha okay. ją, Kochają niesamowicie. Czyli że my takich mężczyzn niby poszukujemy, nie? że tu niby nie chce, wszystkie dziewczyny się za nim oglądają, a on wybiera tylko nas. Coś takiego jest, prawda? Przecież to jest motyw. A to nie jest tak naprawdę? Yy, nie chcę cię martwić, ale chyba nie. <laughs> ale ten motyw jest zawsze, prawda? Że no, niby ten się lubi, ktoś się lubi, ten się lubi, czy, czy jak lubi. Tak? A i łobus. Przecież musimy wspomnieć o Massimo, ostatnim bohaterze 365 dni, który rozglał tysiące polek swoją klatą. Ja nie oglądałam. I tym, że ją porwał. Yy, znam go tylko z yy, opowieści z Aleksandry. Po... <laughs> no, muszę przyznać, że dużo mówiłam o Massimo, a ta świadkiem. Ale jaki jest Massimo? Też jest bogaty. Jest. jest bogaty. Jest niegrzeczny, przystojny. na pewno. Jest niegrzeczny. Jest Szefem Mię, mafii. Wiem, znaczy mnie trochę bawi, to znaczy bawi mnie. Ale pomijając już fakt, że to wszystko jest tak bardzo, cały ten motyw jest tak bardzo niewłaściwy, ale sam Massimo on jest bad boyem, on jest łobuzem, a co się mówi? Łobuz kocha najbardziej. Tak. Ym, podobno w ogóle jest tak, że naukowcy wodry mieli dziewięć cech, no bo teoretycznie każda z nas poszukuje innego mężczyzn i tych ideałów nie ma. A naukowcy wodręmnili dziewięć cech, które jednak się liczą i tam, e, znaczy akurat ta grupa naukowców, bo pewnie różne grupy nad tym pracowały i pracują i pracować będą, wodręmniła, e, że mina się liczy. Mi, mina ma znaczenie. Mina? Mina. E, I że kobiety lubią, jak on jest trochę taki pon, face. Po, ponury, trochę taki e, niegrzeczny, właśnie. No bo my lubimy niegrzecznych chłopców, wręcz taki. Obuzów. A, yy, tak, tak, tak niegrzecznych tak. nie obozów. Mężczyzn. Mężczyzn, mężczyzn, no oj. I jakie jeszcze masz te cechy? O właśnie, bo ja sobie wynotowałam oczywiście wszystko, no. bo nie zdołałam tylko zapamiętać. Dawaj. Zawód ma znaczenie. To może od razu wyjaśnię, co tam było napisane. I okazuje się, że kobiety, to były chyba użytkowniczki Tindera, wskazały, że najbardziej pożądani są piloci, Strażacy. Panny sznurem. Strażacy, lekarze albo pracownicy mediów. <laughs> Możesz się śmiać <laughs> z naszych kolegów. A, nie, ja pozdrawiam naszych kolegów, naprawdę. Ale... No dobrze, ale oprócz zawodu stosunek do zwierząt i tu się zgodzę, ma to dla mnie znaczenie. Tak. Y, musi robić kotki, lubić pieski. pieski. I kotki. I kotki. I, i w ogóle. Wszystko. Wszystko. To strój ma znaczenie. Nie wynotowałam sobie, o co tam chodziło. Znaczy, w sensie, że ma w takiej bluzie chodzić? Ten nie wiem, może pod krawatem? Nie, właśnie, no, kurczę, nie, nie sprawdziłam tego, to moja wpadka. Wiek ma znaczenie i tam było powiedziane, że musi być starszy. To też jest trochę głupie, no przepraszam za... I co jeszcze tam masz? Dystans. Chodzi o dystans, nie do życia, tylko musi mieć dystans do tej kobiety, gdyż to my kobiety chcemy... A. Y walczyć, w sensie zdobywać tych mężczyzn? Walczyć, no. Ja tak nie mam. Ja bym Ej, chciała być... Zdobywana. Ale naprawdę chcemy my zdobywać? Tak no, jest Tak tam było powiedziane oczywiście, że, że to my chcemy. Że on może, był, bo on był taki niedostępny. A może właśnie... My... Tak, czyli właśnie taki pandarsi, tak? Że dumny i nie Ale właśnie ktoś, nie, ktoś, ktoś publikuje takie... Miał, ale cię bardzo kocham. Ktoś publikuje takie wyniki yy, badań i potem ci mężczyźni w ogóle nie przychodzą, w ogóle się nie starają, bo myślą, że to my chcemy się starać. Nieprawda. My chcemy, żebyście się o nas też starali. Obie strony się powinno się starać, to na Abs pewno. Nie. Rzutuje. <noise> <noise> Dobra, co jeszcze? Wyraz twarzy, to już mówiłam. Głos. Głos. Niski, taki ciepły. Mm. Taki otulający. Kolorystyka stroju. Uwaga, kolorystyka stroju, naprawdę. Uwaga, czerwony. Rumsa jest miał takie budki czerwone, czyli się wydaje. <laughs> to akurat się zgadza, wszyscy lubią. No i niestety tam było też status finansowy. Niestety. To jest to, czego Stety. chciałam uniknąć w tej rozmowie. No ile, I, ile? Bo to jest takie stereotypowe. No dziewięć było. A że ile na, na koncie Taak. musi mieć? Tak. No, no no, sporo, no, znaczy, że po prostu musi mieć. Okej. Okay. Powiem ci, że kiedyś robiłam taki tekst o tym. Czego kobiety wymagają od facetów. Rozmawiałam z wieloma dziewczynami, ze znajomymi, z czytelniczkami, z internautkami i wyszło właśnie na to, że to wszystko, co mówisz, się zgadza. Czyli oprócz tego, żeby był zaradny mhm. i żeby dobrze zarabiał i miał samochód i miał mieszkanie, to jeszcze, żeby był elegancki i był czuły. I był, I był miły. silny. I był silny. Żeby drzewo w ogóle rąbał tutaj gołą pięścią. pięścią. A może być niegoła, ale dobrze, tak, w sensie, że bez tam młota. Bez I młota żeby po prostu jadł żeby drzewo... tylko żył Żółw pszczoły. O, tak. To ulubiony Oli tekst, musiałam to powiedzieć. Tak, bardzo prosiłam, żeby to powiedziała. No tak, i co jeszcze? Bo właśnie, żeby był silny, oprócz tego, że był czuły i żeby czytał nam w myślach. O tak, no to to akurat się zgadza. Tak. I jeszcze co, żeby śpiewał Wszystko, okay? i tak. tańczył, <laughs> żeby śpiewał i tańczył i nie wiem, i grał na gitarze i w ogóle. Tak. I miał czarny pas w karate? Czy gdzie ma się takie pasy? No tak, w sensie, żeby był taki. Hmm, w czymś tam. No ale tak. W ogóle, czy ty masz wrażenie, że czasem te cechy są zbyt, te Durne? wymagania są zbyt wysokie? Oczywiście, że tak. Ale to wydaje mi się, że mm, rzeczywistość weryfikuje wszystko. To znaczy, ja mogę powiedzieć, że chciałabym, żeby był wysoki yy, i żeby, znaczy inteligentny to żeby był jednak i miał poczucie mm -hmm. humoru. To są takie dwie cechy mm -hmm. dla mnie bardzo istotne. Mm -hmm. Poza tym uważam, że e, im mężczyzna e, jest, e, znaczy mądrzejszy, ma jakąś pasję, tym naprawdę piękniej w oczach. W takim, Nie wiem, tak ładnie powiedziałam teraz, nie? Ładnie powiedziałeś. Bardzo ładnie powiedziałeś. Nie no, generalnie tak, czyli y, to co mówisz, czyli możemy mieć jakąś tam listę cech, chociaż ja osobiście nie mam takiej, takiej, takiej wielkiej listy cech. Ja nie mam przy sobie. Tak. <laughs> ale możemy mieć zajmę. jakąś listę cech, ale potem jak przychodzi co do czego, już powiem, no nie wiem, jesteśmy z kimś w związku, różnie bywa, tak? Yy, nasza koleżanka powiedziała nam, yy, nie mówimy z imienia, ale powiedziała nam właśnie... Powiedziała nam, że yy, każdy, każdy facet, z którym się spotyka, jest dla niej na początku ideałem. Tak? Oczywiście, że tak, no bo inaczej by pewnie się nie zdecydowała, nie zdecydowała na. Tak, na tak. tak relację, tylko nie? potem jest problem, bo ten ideał znika po kilku miesiącach. Znaczy, on po prostu normalnie jest taki, jaki jest, i my przestajemy może te motylki przestają nam zagłuszać. Tę normalność, w sensie temu tylko i brzuchu. Czyli Czasem jednak te wymagania cały czas dochodzą do głosu i mamy z nim problem. Oczywiście, że tak, ale Bo to jest trochę tak, że my krytykujemy mężczyznę, że mówią, że kobieta powinna być taka, taka i taka, a potem my siadamy i robimy to samo. A robimy to samo jeszcze bardziej. Tak, ale. Niestety tak jest. To nie znaczy, że to jest coś złego, no bo no wydaje mi się, że możemy mówić. Jasne, bo to że nie jest tak, tak. że, nie wiem, wszystkich innych, którzy. nie są to potem. Tak. Jaka ja teraz cisza to Bo zrobiło się tak głęboko. Zrobiło się głęboko. Myślę, że ważne, gdy do tego podejdziemy, chyba najgorszą możliwą rzeczą jest, jak są niektóre kobiety, ale nie tylko kobiety, oczywiście też mężczyźni, którzy mają jakąś listę cech i szukają osoby według tych cech i nie mogą no. ich znaleźć i oni nie chcą odpuścić. No ale przecież mówi się, że musisz mieć cel i wtedy łatwiej jest do niego dążyć, więc to trochę tak zaprzecza tej te, te twojej teorii. No niby tak, ja żartuję, ale czy, tak, tak, ale czy cel może być osobą? Wiesz, o co mi chodzi? Oczywiście, że tak. Znaczy, oczywiście, że nie. W sensie, że jakby te kołczowe jakieś rady nie sprawdzają się chyba w takich no, w relacjach, związkach i w tym, o czym teraz tutaj rozmawiamy. Tak, ale jeszcze a propos wszystkich ideałów, jasne. Możemy... Przepraszam, wiesz, co sobie przypomniałam? Muszę no. to powiedzieć, że jak przygotowywałam się do naszej rozmowy, no. to widziałam taki filmik i pani w internecie powiedziała, że idealny mężczyzna powinien mieć sakiewkę. Ale taką przy boku? Taką, taką wielką sakwę z, z milionami monet? Znaczy, na pewno znaczenie ma to, żeby tam były monety. No. Nie wiem, czy musi ona być tak przy boku, ale tak. Wyobrażam sobie, że tak jeździ konno i ma taką sakwę przy boku. I tam jeździ lasem i potem walczy z niedźwiedziami. I ale żuje przy, te pszczoły. Żuje pszczoła. a przy okazji pojedzie do swojej wybranki, kupi jej, kurde, zerwi kwiaty polne. To jest taki typ. No tak. Tak. No w sumie brzmi to nawet dobrze. Nie, po mi... Ten jest taki romantyczny. Tak, pan. to trochę taki typ. Ale już właśnie tak mi się wydaje, że ideały ideałami wymagania mm. nie mogą być czasem aż tak wysokie, bo nie możemy zapominać, że mówimy cały czas o ludziach. Tak jak mężczyźni w mówią o ideałach teraz kobiet... Teraz się boję dalej, no. A kobiety o mężczyznach, to mówimy cały czas o ludziach. Ludzie nie są idealni. W sensie to tak, jakbym czy ty co, uważasz się za idealną? Nie odpowiadaj. Ja nie uważam się za idealną osobiście. No. Nie. no. I tak. Ale gdyby... albo nieważne. nieważne. No? Mów. Nie nieważne. Idźmy dalej. I wiesz, o co mi chodzi? W sensie zdajesz sobie sprawę raczej, że nie jesteś idealny, że ma swoje wady, więc smutno by było, byliby kluczonym tylko z powodu jakichś wad. Chyba, nie wiem, może ja jestem jakąś taką romantyczką albo coś takiego, ale lubię tę ideę łączenia się ludzi, którzy są niedopasowani, ludzi, którzy są trochę wybrakowani, trochę. No, wszyscy chyba tacy jesteśmy. Tak, którzy nie są doskonali, którzy są. Mm... Brzyd... Piękny w swoim brzydocie. Rozumiesz o co chodzi. Brzydocie bardzo metaforyczne nie chodzi mi o fizyczną urodę. ja lubię ten motyw, więc dlatego tacy faceci troszkę, wizja takich facetów. Znaczy oni też istnieją, jakby no, nie, nie można teraz wizja... wskazywać, bo jest za ładny na przykład. Ale tam, bo... wizja takich facetów i to, że wiele kobiet myśli, że to jest ideał, troszkę mnie odrzuca. Czyli ty lubisz coś, co jest niestandardowe. Tak. Znaczy kogoś brzydko powiedziałam coś, przepraszam. No tak. W sensie lubię po prostu ludzkich ludzi. A ty? Ja też ludzie. tacy ludzcy. <laughs> Ale są takie y, cechy, które muszą być, prawda? Oczywiście, że tak. Wynotowałam sobie tutaj jeszcze, przepraszam, bardzo, tak jak ja jestem zawsze tak. miałam czerwony pasek. Y, Przystojny. Tak. Ale ta jest ta przygotowana. Ja jestem tanie niechlujna przystojny, inteligentny, odpowiedzialny, szalony, dobry w łóżku, troskliwy, czuły, romantyczny, ale też nie za bardzo. Zgadza ale w wszystko? sensie to są y, te, które chcesz, tak? Nie, to nie są moje, to wynotowałam A. tam, to co mówią panie. Okej, okay, czyli te, że... Aha, okej. Okay. Ja z wiekiem to już coraz mniejsza wymagań. No tak, Ważne, czyli... Ważne, żeby się jakiś pojawił. Żartuję. Ta, ale... <noise> Dokładnie. Ale tak, tak, czyli takie cechy, które już pomijając te różne inne pierdoły za przeproszeniem jak sakiewki, czy y, status społeczny, no to takie, to co mówisz, też opiekuńczość na pewno, ale poczucie humoru, odpowiedzialność, tak? <grym> Chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. No? Chcę powiedzieć, że może trochę nam też się poprzewracało w głowach, bo mamy, yy, znaczy jakby jesteśmy w stanie, jakby, jakby byłaś młodsza, no to na placu zabaw tam był, nie wiem, Krzyś, Patryk, tam nie wiem, Denis może, nie? <grych> Denis. A generalnie osiedle… Christian. Osiedle czy dwa osiedla… to jakiś był Christian, tak? W sensie jakaś nie miłość? A, nie... A, tak. nie pamiętam. W każdym razie te dwa osiedla dalej, no to już była jakaś taka inna galaktyka, a dzisiaj um, są te wszystkie aplikacje jak Tinder i ten nie jest tak. ten coś tam, ten mieszka, no nie wiem, gdzieś w Indiach, ten Henry to właściwie mogę napisać do Henry'ego, Henry Henry'ego, Henry Johna, który no. mieszka w Nowym Jorku, może mi nie odpisać oczywiście, ale wiem, że mogę napisać tak. do niego. I jakby im większy wybór, tym gorzej, że nam się jakby, tak. tak? W sensie, rozumiesz, o co mi chodzi, że... Tak, dokładnie, ale... ale że, że tyle, tyle tego kwiatu, to półświatu... Tak, czytamy, ale tam z... właśnie, może to źle zabrzmi, ale nie mówię teraz o ludziach, albo przecież w sklepach, albo coś mamy ten sam problem. Tak, tak. Jest za dużo rzeczy, tak? Za dużo towaru i tak dalej. I tak samo jest z mężczyznami albo z innymi osobami, które nas pociągają. Y no bo na przykład ten nie wygląda jak George Clooney, a na pewno gdzieś tam w Kalifornii jest jakiś dokładnie, George Clooney. Dokładnie, jesteśmy jakby otwarci na cały świat i tych ludzi jest tak dużo, więc myślimy sobie, kurczę, tam, może iść, jest, tak, tak, dokładnie, gdzieś on jest, więc czekam. I uwiesi się na karuzeli jak w pamiętniku. Tak, ale prawda jest taka, jak że Noa. Noa z pamiętnika grał w go Gosling. A ty skrytykowałaś to, że się powiesił na tej karuzeli i powiedziałaś, Cię, że jest nie, psychopatyczne zachowanie. Cię, nie mówmy o pamiętniku, bo nie chcę, żeby to mnie każdy hejtował, ale nie mówmy o pamiętniku i nie mów o. Właśnie powiedzmy to, nie, powiedzmy to, nie. że to mi się nie podoba, że mężczyzna się powiesił na karuzeli. Powiesił się na karuzeli po to, żeby. Powiesił się na karuzeli, na której ona była z innym typem, i powiedział jej, jeśli się ze mną nie umówisz, mimo że jesteś z tym jednym typem, ale i nie jesteś zainteresowana, ale co tam, to się rzucę z karuzeli. Co to jest? Nie no niech się rzuca. <grym> niech się rzuca. Już nie może nie chciałabyś, żeby tak się uwiesił. Nie Ryan chciałby. Gosling na karuzeli. No proszę cię. Nie, Ryan Ktoś Gosling nie. Wciągała ale... rękę do pierścionka, oczywiście, Ryan że Ryan Gosling tak. nie, ale gdyby się uwiesił, nie wiem. Nie mam takich może. większych planów, ale na wszelki wypadek z sukienką się równą no, to już poszukam sobie w jakichś takich salonach. <grym> powieszę, sobie, powieszę sobie w szafie, jak się pojawi Ryan no. Wracajmy. Przystojny, i inteligentny, zabawny. Jak gdzieś czytałam, że to trzech różnych facetów. <grym> Nie, na pewno przystojność to też. Wydaje mi się, że co się komu podoba, tak? Kto się komu Oczywiście, podoba? Tak. Jakie cechy? Każdy ma inne cechy, tak? Więc to jest jednak y, istotne, że no, każdemu się podoba, każdy, każdy ma inny styl, każdy ma inny gust. To jest fajne, to jest fajne. No, bo ile osób tyle, myślę, że jakbyśmy zapytały w redakcji nasze koleżanki, to każdy podobałby się ktoś inny. Dokładnie, więc tacy typy ze stoka trochę nie mają przeważenia, y, tak? No, też. Te ze stoka tak samo, no, to są ludzie, którzy nie istnieją, to są awatary. Tak jak powiedziałam, fajne jest, jak Coś jest, co czyni z ciebie, jako taką jednostkę. kończąc, kochajmy się. Kochajmy się, ale jeszcze chciałam tylko powiedzieć Szanujmy, o jednej. o jednej, jeszcze nie, nie kończąc, jeszcze nie kończąc. Nie kończąc, ale tylko jedną rzecz, którą myślę, że powinniśmy skończyć, że jak śmiałyśmy się o tym, nie śmiałyśmy, w sumie to prawda, musisz, mężczyzna musi żyć w pszczoły i tak dalej. <grym> właśnie, właśnie. To wydaje mi się, że też to jest ważne, żebyśmy nie oczekiwały, żeby mężczyzna był taki idealny, w sensie takim robotem, tak? W sensie taki ze skały. A, to jest bardzo istotne, Wiesz, przecież on może być gorszy, może być zmęczony. Dokładnie. Oczekujemy spontanicznego mężczyzny, ale to nie o to chodzi, że my siedzimy z walizką i myślimy, że co sobotę, na przykład, nie wiem, Dokładnie. dzisiaj do Mediolanu, potem Paryż, a on będzie zmęczony, będzie miał gorszy dzień i e, oczywiście będzie, tak. no bo musi spełniać te nasze oczekiwania. Absolutnie nie, on może nie być... Musi spełniać od, nasi... Nie, może. Boleć go głowa, Dokładnie. może mieć gorszy czas, może nie mieć nastroju, może... może nawet sobie popłakać, nic się nie stanie. Dokładnie tak. I to jest ważne, żebyśmy traktowali się jak ludzie, tak? że ten facet nie może po prostu być tylko na nasze zachcianki i myśleć tylko naszymi kategoriami, i myśleć tylko o nas, bo musi myśleć też o sobie. Każdy musi przede wszystkim myśleć o sobie, żeby. Być szczęśliwym i żeby zapewnić szczęście innym. Wiem, Więc... że miałam już kończyć, ale chciałabym jeszcze wrócić na sekundę do e, pieniędzy. Tak. I by, trochę broniąc kobiety, które mówią o tym, że to ma znaczenie, to nie wiem, czy im chodzi o to. Pewnie nie. Znaczy, postawię się w takiej roli mhm. kogoś, kto będzie bronił rzeczywiście. Mm. Nie chodzi o to, żeby on dawał mi te pieniądze, tylko e, niektóre kobiety uważają, że to jest synonim takiej zaradności. W sensie, poradziłeś tak. sobie w życiu, no ja sobie radzę. Tak. No to ty też sobie musisz poradzić. Yy, Im większe oczekiwania wobec siebie, tym większe oczekiwania wobec mężczyzny. No i trochę tak jest. I, I to naprawdę nie chodzi o to, żeby on płacił za moje nowe buty i tam sukienki i tak dalej. Tym bardziej, że nie kupujemy mhm. ciuchów nowych. Mhm. Teraz w aha, roku aha. jest taka moda, nie? W sensie, że... Nie tak. moda, tylko takie podejście Eko, do świata, eco. Waste. Bardzo dobre, zero waste. Tak, więc nie musi wydawać na nas pieniędzy. No ale chodzi o to, żeby ona miała takie, że on da radę w sensie, że gdyby coś się stało, to ona czuje się bezpiecznie. No i to powinno oczywiście działać pewnie w dwie strony. Ja nie mówię, że tak. nie, że nie może być kobieta, która się uwiesi na mężczyźnie. Znaczy tak, ja myślę, że takim... tych stereotypów strasznie. Myślę, że takim najsłabszym podejściem jest, że on zarabia a ja nic nie robię. Ale to jest rzadkie teraz, tak jak patrzę, że kobiety też chcą... Prawdziwy mężczyzna powinien utrzymywać swoją kobietę. <grym> tak, i zasadzić drzewo i Widziałam wybudować... Takie komentarze, dom. to jest przerażające. Tak, i nadal są kobiety, które takie mają, czego nie osądzamy, okay. tylko myślę, że patrzmy na ludzi przede wszystkim I jeśli chodzi o kwestie finansowe, to myślę, że obie strony powinny te, o te tak, bo to nie chodzi, jak mówię, to nie chodzi o to, żeby on płacił za mnie, tylko chodzi o to, żeby. Znaczy. Żeby mieć poczucie, że on daje radę, w sensie ogarną, ale możemy też gorszy moment, no nie oszukujmy się. Oczywiście, że tak. Każdy mówi, dlatego fajnie, że druga strona ma wtedy. Nie skończymy tej rozmowy. Koniec, kochajmy się, dziękujemy. Dziękuję Dobrze dziękujemy.